Czy Polsce grozi depopulacja? No, z najnowszych badań i wskaźników ogłaszanych przez GUS wynika, że tak, że będzie nas gwałtownie ubywać, no, ponieważ w tej chwili śmiertelność przekracza liczbę urodzeń, czyli zgonów jest więcej niż urodzeń i ten proces przybiera na sile. Czy zatem jest jakaś możliwość zahamowania tej depopulacji? Jakie kroki należałoby podjąć, żeby jednak Polacy chętniej mieli dzieci, prawda? Bo tak trzeba byłoby powiedzieć. Ja myślę, że samo 500+ niczego nie załatwia. Co prawda rząd ogłosił także program Mieszkanie Plus, no ale ten program Mieszkanie Plus wiadomo, jak jest realizowany. Powstała ustawa, która tylko daje określone uprawnienia deweloperom. Także trudno powiedzieć, żeby ten program kiedykolwiek w takim kształcie, w jakim teraz jest, żeby kiedykolwiek przyniósł jakieś efekty. Trzeba po prostu zmienić podejście do zabezpieczenia mieszkań przede wszystkim dla młodych, ale w ogóle dla wszystkich, bo każdy ma prawo do dachu nad głową i uważam, że to jest prawo konstytucyjne i fakt, że mamy w Polsce bezdomnych jest po prostu strasznym skandalem. A drugi skandal to jest to, że za te wynajmowane mieszkania też trzeba płacić horrendalne kwoty. Więc przede wszystkim mieszkania, prawda? Jeśli młody człowiek będzie miał zapewniony dostęp do taniego mieszkania, to na pewno nie będzie stronił od założenia rodziny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest fakt, że mężczyźni niechętnie wchodzą w związki, ponieważ boją się posiadania dzieci. Dlaczego się boją? Otóż związki się rozpadają, każdy to widzi. A jakie są efekty? Ten młody człowiek jest obciążony nieprawdopodobnie poprzez alimenty. Jeżeli rodzina się rozpada, to już niepotrzebne jest jedno mieszkanie, tylko dwa. To drugie mieszkanie ten młody człowiek musi wynająć dla siebie. To są koszty bardzo wysokie. Czy wobec tego pracując tak jak pracuje, czy jego stać równocześnie na zapłatę mieszkania, utrzymanie siebie chociaż na poziomie minimalnym i jeszcze zapłata alimentów. Uważam, że ten problem alimentów też trzeba rozwiązać, dlatego że rozpad związku oczywiście nie może być kosztem dzieci. Dzieci nie mogą cierpieć z tego tytułu, to na pewno. Natomiast taka pogarda dla alimenciarzy i jeszcze sadzanie ich z tego tytułu do więzienia, to uważam, że to jest droga donikąd, bo mężczyzna naprawdę będzie się 10 razy zastanawiał, zanim wreszcie założy rodzinę. To jest wielki błąd i wymaga rozwiązania systemowego. To nie jest całkiem proste rozwiązanie i na pewno wzbudzi wiele dyskusji, ale trzeba się nad tym zastanowić. Pamiętajcie Państwo, że w sądach rodzinnych zasiadają na ogół kobiety. Kobiety biorą stronę kobiet i słusznie, sama jestem kobietą, prawda, bo to one głównie są obciążone wychowaniem dzieci, ale równocześnie powinna brać pod uwagę także sytuację tego mężczyzny. On nie może znaleźć się w sytuacji, kiedy z powodu posiadania dzieci znajdzie się pod mostem. Więc to jest druga sprawa, która mogłaby pomóc w tym, żeby jednak tych dzieci na świat przychodziło więcej. Trzecia sprawa to jest także opieka żłobkowa i opieka ewentualnie przedszkolna, chociaż generalnie ja jako kobieta jestem przeciwna i opiece żłobkowej, i opiece przedszkolnej, ponieważ dziecko powinno się wychowywać w atmosferze miłości i w atmosferze domowej. Żaden żłobek i żadne przedszkole nie zapewni dziecku na przyszłość takiego spokoju wewnętrznego, jaki daje miłość matki, czy miłość ojca także. Więc co prawda oczywiście, jeśli się będą rozwijać te żłobki i przedszkola, to bardzo dobrze. Natomiast trzeba dać warunki kobietom, warunki do wyboru. One już troszkę są stwarzane, ale tego jest za mało. No i wreszcie zapewnienie właściwych warunków płacowych głowom rodzin, czyli oczywiście mężczyznom, ale kobietom też. My w tej chwili prowadzimy taką politykę, że sprowadzamy cudzoziemców i oni psują nasz rynek pracy. Dlaczego ten ojciec nie może zarabiać tyle, żeby wystarczyło mu na wynajem mieszkania dla siebie, jeśli jest po rozwodzie, i na alimenty dla dzieci? Dlatego, że zarabia za mało. A dlaczego zarabia za mało? Bo jest nieuczciwa konkurencja na rynku pracy. Nieuczciwa konkurencja spowodowana napływem cudzoziemców, czyli taniej siły roboczej. Jeżeli my tego nie widzimy, że pozbawiamy własny naród środków do życia, dlatego żeby zapewnić lepsze
warunki pracy dla cudzoziemców, no to uważam, że to jest bardzo wielka krótkowzroczność. Mało tego, cały czas ci ekonomiści straszą nas, że wreszcie, prawda, nastąpi ten cykl rzekomy, prawda, i miejsc pracy ubędzie i te miejsca pracy jak ubędą, no to co wtedy się stanie? No to zasiłki dla bezrobotnych będą dostawać nie tylko Polacy, ale także ci cudzoziemcy, bo jednak pewne obowiązki państwo polskie w stosunku do nich będzie miało. Także wydaje mi się, że cała ta polityka prowadzona w kierunku stwarzania tanich miejsc pracy jest po prostu błędna. Oczywiście, czy my sami nie jesteśmy temu winni? No wydaje mi się, że tak. No popatrzcie Państwo, słucham na temat tego, że kurierzy muszą zakładać własną działalność i zakładają tą własną działalność, bo pracodawca ich, czyli właściciel firmy kurierskiej, wymusza to na nich, bo chce mieć taniego pracownika. Jest to niekorzystne dla nich, dla kurierów, jest korzystne dla właścicieli firm kurierskich. Teraz właściciel firmy kurierskiej mówi, no ja działam w świecie konkurencji, jeżeli moi pracownicy będą zarabiać więcej, to ja z rynku wypadnę. Jaka jest nasza wina w tym wszystkim? Otóż wina tych kurierów. Gdyby powstał związek zawodowy kurierów, czyli normalny związek zawodowy, nie związek pracowników firmy, tylko związek zawodowy, czyli zakładamy związek zawodowy kurierów, w którym to związku skupiają się kurierzy z całej Polski, no to wtedy warunki konkurencji są zachowane, bo gdziekolwiek pracuję jako kurier, domagam się określonej płacy. O tą płacę walczy kto? No mój związek zawodowy. I sytuacja jest rozwiązana i nie może mi wtedy właściciel firmy kurierskiej powiedzieć, że on nie stać go na wyższe wynagrodzenie. Problem, który należałoby poruszyć, żeby poprawić dzietność w Polsce, to jest fakt totalnego zadłużenia wszystkich. Proszę Państwa, rozejrzyjcie się wokół siebie, zapytajcie swoich znajomych, czy mają kredyty. Zatem my żyjemy w permanentnym zadłużeniu. Czy człowiek zadłużony, odpowiedzialny za inne istoty, bo planujący rodzinę, czy będąc w takiej trudnej sytuacji, kiedy lada chwila przyjdzie do niego komornik albo już komornik go ściga, czy on będzie myślał o założeniu rodziny? No nie. I potem dziwimy się. Młode pokolenie jest beznadziejne, wciąż chce mieszkać przy rodzicach i nie chce zakładać rodziny. Oni tylko chcieliby żyć jak te motylki. To jest całkowita nieprawda w ocenie młodzieży. Młodzież chce zakładać rodzinę, chce być odpowiedzialnym rodzicem. I stąd te wszystkie problemy. I nad tym należałoby się zastanowić, a nie nad tym, że narzekaniem, że ta młodzież jest bezideowa, nie chce się włączać na wybory, nie chodzi i tak dalej. No ja gdybym była w tym wieku, też bym na wybory nie poszła. Podsumowując, sytuacja wymaga zdecydowanych działań, systemowych działań, niedoraźnych. To nie ma być przyklejanie plasterka z morfiną, bo coś się dzieje. To musi być działanie na podstawach. Musimy reformować nasz system, reformować i ratować nasze społeczeństwo. Ale do tego potrzebne są mądre i zdecydowane elity. Dziękuję bardzo.